Witajcie, Edukacja na Maxa z tej strony, kolejny odcinek z serii poradnikowej i dzisiaj zapraszam Was do jak wykorzystać motykę z jedwabnym dotykiem. Serdecznie zapraszam do oglądania. Dla mnie największym problemem, jeden z problemów Minecrafta był problem spaczonych drzew. No bo zobaczcie sobie, jak takie spaczone drzewo posadzę, to zwróćcie uwagę, że o ile pnie idą spoko, tak, liany tam jeszcze spoko też, nie ma problemu. O tyle, zobaczcie, jak długo trwa wydobycie spaczonych brodawek. Nie zależy, czy robię to młotem na drewno, który ma szczęście. Nie zależy, czy robię to łopatą, czy nawet jak to robię nożycami. Okazało się, że jest jedno wykorzystanie motyki z jedwabnym dotykiem. Zobaczcie, jak szybko, czyż to jest cudowne. A ja całe życie męczyłem się z tymi spaczonymi brodawkami. Naprawdę jest to... Zwracam też uwagę, że motyka z jedwabnym dotykiem działa nie tylko na same brodawki, ale także na wszystkie inne elementy, takie jak światło grzyby, a także oczywiście można tego użyć także do wydobywania liści. No dla mnie majstersztyk. Nie wiem, czy... O, ciemność, ktoś poszedł spać, ale naprawdę... Czemu nikt mi wcześniej nie powiedział, że tak można świetnie wykorzystać motykę z jedwabnym dotykiem. Tak szybko normalnie niczym łopata tnie. A normalnie 500 lat trwa zdobywanie tego materiału. Także mam nadzieję, że już bardziej polubisz spaczone drzewa, ponieważ motyka z jedwabnym dotykiem czyni cuda i myślę, że będziesz sama korzystała z tego triku. A ja serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że zaskoczyłem Was nową informacją. Poprzednim razem już były motyka ze szczęściem. Także człowiek by myślał, że bezużyteczna. A tu z tymi motykami taki jest zabawny trik. Także dzięki serdecznie, trzymajcie się i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia.